Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Tytuł dzisiejszego odcinka brzmi: Jakie rozkazy w Stanach Zjednoczonych dostali Tusk i Duda? I nie, to nie ja wymyśliłem ten tytuł, zapożyczyłem go z pytania, które coraz częściej bardzo wiele osób w polskim internecie zadaje publicznie. Można wręcz powiedzieć, że w polskim internecie trwa debata, może nawet publiczne zastanawianie się. Burza mózgów, jakie rozkazy, tam bardzo często w tych postach pada słowo rozkaz, dostali w Stanach Zjednoczonych Tusk i Duda. I najgorsze jest to, że te pytania są całkowicie zasadne, gdyż jeśli premier Donald Tusk, który był powszechnie nazywany do niedawna człowiekiem Niemiec, według pisowców to nawet niemieckim agentem, Zaraz po wyjściu od pana prezydenta Bidena, uwaga, zwołuje nagły szczyt Trójkąta wajmarskiego, a Trójkąt wajmarski w chwili obecnej to Niemcy, ale głównie Francja, i media coraz częściej kojarzą te nagłe hmm, zwołanie Trójkąta wajmarskiego. Chęcią ustalenia z Francją i z Niemcami, w jaki sposób będziemy wysyłać naszych żołnierzy na Ukrainę, no to jest to naprawdę bardzo ciekawe. Przypominam, że jeszcze dwa tygodnie temu mówiono, że to, to co powiedział pan premier Słowacji Fico, że jakieś kraje NATO i Unii Europejskiej na zasadzie dwustronnych, bilateralnych umów z Ukrainą nie w ramach NATO, nie w ramach Unii Europejskiej tylko na własną rękę będą wysyłać żołnierzy na Ukrainę, że to fake, to nieprawda. Początkowo nawet mówili, że te filmiki z panem premierem Fico, że to jest deepfake, że to sztuczna inteligencja zrobiła. Potem próbowali z faceta zrobić kłamce, że to niby narracja Kremla, że wcale coś takiego nie ma. Potem, jak się okazało, że jednak jest ten pomysł, bo wygadał się m.in. pan prezydent Duda, no to nagle jeden przez drugiego, Przywódcy europejscy zaczęli się zarzekać, że nie wyślemy, nie wyślemy, nie wyślemy. No, a pan prezydent Macron, ten w chwili obecnej najważniejszy w tym szczycie w którym koncie wajmarskim, powiedział, że no być może w przyszłości wyślemy. Eee, no, natomiast pan Tusk w sytuacji, w której przy nim stali ludzie i mówili: nie wyślemy, nie wyślemy, nie wyślemy, powiedział: Polska nie przewiduje. Co było jednoznacznym sygnałem, że w chwili obecnej nie wyślemy, ale za 3-4 dni może nam się zmienić. No to wygląda na to, że się kurde zmienia i że pan premier Tusk się nawet nie kryje, albo nawet wprost inaczej. To trochę wygląda, jakby pan premier Tusk dała, dawał nam sygnał, że to nie jest jego suwerenna decyzja, być może. Znajduje się w jakiejś bardzo nieciekawej sytuacji i próbuje się symbolami komunikować z narodem. Słuchajcie, to nie ja. Ja tego nie chcę. Ja jestem wmanewrowywany, zmuszany. Po tym, jak zostałem premierem, coś mi powiedziano, o czym się dowiedziałem. Tak od kilku tygodni generalnie zachowuje się premier Tusk. O ile pan prezydent Duda wydaje się być entuzjastyczny względem tego, co nas czeka, Chce tego, nie tylko godzi się na to, ale chce tego i wyraźnie nie jest zaskoczony od dłuższego czasu, o tyle pan premier Tusk wydaje się, przynajmniej tak się zachowuje, być może gra, ale zachowuje się, jakby się dowiedział niedawno, kilka tygodni temu i jakby mu to bardzo mocno ciążyło. Ale, drodzy państwo, bo to za chwilkę będziemy sobie w ogóle oglądać konferencje prasowe pana Tuska i pana Dudy, po wyjściu od pana od pana Bidena i tam też są bardzo ciekawe rzeczy, ale jeszcze przejdźmy do kilku innych, jeszcze przejdźmy do kilku innych. Ehm, drodzy Państwo 2 miliardy dolarów dla Polski, nagłe wieści z USA ciekawa sprawa, nie? Jak, dostali, jak jest informacja, 2 miliardy dolarów dla Polski, no super, dostaniemy od Amerykanów 2 miliardy dolarów tyle, że kurde, nie nie dostaniemy, a nam pożyczą i nie nam pożyczą, tylko nam pożyczą na zakup sprzętu, czyli śmigłowców Apache, 96 śmigłowców Apache, czyli w zasadzie adekwatny tytuł to byłby: Amerykanie sprzedadzą nam na kredyt 96 śmigłowców Apache, bo to jest pożyczka celowa, tak? Tak jak pożyczka na samochód. Tak jakby ci dealer samochodowy dał pożyczkę na zakup samochodu, tylko i wyłącznie tego dilera samochodowego. To on Ci dał pożyczkę, czy on Ci sprzedał samochód na raty? No, Biden sprzedaje nam na raty 96 migłowców Apache. Ciekawostka. Jak za chwilkę usłyszymy z ust pana premiera Donalda Tuska w konferencji prasowej, on to powiedział na konferencji prasowej, to strona amerykańska to zakomunikowała ze słów to, to, wiecie, ja słyszałem wcześniej tą wypowiedź pana Tuska. Wiecie, pan Tusk tam de facto mówi, że tak jakby on był zdziwiony. Bo znaczy, stan, to co on mówi na 100%, to to, że to strona amerykańska zakomunikowała tą pożyczkę i sugeruje, że w sposób nieuzgodniony, że on wcześniej w ogóle nic o tej pożyczce nie wiedział. Nawet jeśli uznamy za fakt tylko tą pierwszą część, że to Amerykanie w sposób nieuzgodniony poinformowali opinię publiczną o tych dwóch miliardach na 96 śmigłowców Apache, to i tak jest już to bardzo wyraźny nietakt. Wiecie, Jakbym przykładowo, nie wiem, rozmawiał z moją żoną, słuchaj, żono, może byśmy coś zrobili, ale jesteśmy tylko w fazie rozmów, i nagle moja żona publicznie to ogłasza, to stawia mnie w bardzo niekorzystnej sytuacji, bo już nie mogę odmówić. Wiecie, na przykład, jakby, nie wiem, nagle dziecku powiedziała, no słuchajcie, słuchaj, no, jedziemy na wakacje. Czy ona jest ta dobra? Ona mówi, że jedziemy na wakacje. No, ja co? Mam być, ja mam tylko do wyboru, albo to tak, no jedziemy na te wakacje, albo być tym złym, który dementuje. Także już sam fakt, że to Stany Zjednoczone bez uzgodnienia poinformowało o tych dwóch miliardach na 96 apaczy, już jest bardzo poważnym nietaktem. To jest sytuacja bardzo analogiczna, co do sytuacji, w której wiceprezydent Stanów Zjednoczonych za czasów do, yy, Donalda Trumpa poinformował publicznie, że Polska wycofa się z podatku od Big Techu, podatku, który głównie dotyczył amerykańskich korporacji, takich jak Google, YouTube, Facebook czy Uber. Ale tutaj jest również możliwość tego, że te 2 miliardy, te 96 śmigłowców Apache w ogóle nie były uzgodnione ze stroną polską. To jest wrabianie nas. Niezależnie od tego, która wersja jest prawdziwa, to nawet ta mniej Mroczna, czyli że oni coś tam rozmawiali, ale to Biden ogłosił, jest mówiąc krótko, wciskanie nam tych 96 łapaczy i wciskanie nam tych 2 miliardów. To już jest traktowanie nas jak terytorium zamorskiego. Dodajmy sobie do tego dwie ciekawe rzeczy. Czy wiecie, że Polska jest jednym z wierzycieli Stanów Zjednoczonych? No, Narodowy Bank Polski jeszcze za czasów wpisu kupił bardzo dużo papierów dłużnych amerykańskich, czyli. Narodowy Bank Polski, który przecież no, jest jednostką państwową, kupił amerykański dług, czyli pożyczył Amerykanom nasze pieniądze na bardzo niski procent. A teraz Amerykanie będą pożyczać nam, no, chciałby się powiedzieć, nasze pieniądze. Nie mówi się na jaki procent. Zapewne bardzo wysoki. Pytanie. Jak, za co my de facto płacimy te 2 miliarda? Pewnie 3 czy 4 z odsetkami będzie. Jeszcze ciekawiej się robi, jak sobie zestawimy tą sytuację, te 96 śmigłowców Apache, te pieniądze, zakładam, że zabezpieczone na przykład yy, polskimi złożami surowców naturalnych. Ostatnio gruchnęło, ile to mamy pokładów srebra, które niedawno odkryto, chyba 500 miliardów są warte, chyba złotych, ale nawet jeśli to jest 500 miliardów złotych, to będzie jakieś 120 miliardów dolarów. No, 2 miliardy pożyczki pod zabezpieczenie, 120 miliardów dolarów, tu i tu dolarów. No, to chyba będzie się opłacało dać taką pożyczkę. Oczywiście nie twierdzę, że tak jest. Snuję domysły, ale wiecie, z czym to się kojarzy? I nie tylko mnie, to się bardzo wielu ludziom na internecie kojarzy z sytuacją z II wojny światowej. Kiedy to Brytyjczycy, zobaczcie, tu Brytyjczycy, tu Amerykanie, tu i tu Anglosasi. Brytyjczycy w czasie II wojny światowej wzięli nasze pieniądze polskie i za nasze polskie pieniądze, konkretnie za złoto, nasze polskie złoto, uratowane przed panem Zwąsem, za nasze pieniądze w formie naszego złota, uzbroili nas, Polaków na obczyźnie po to, żebyśmy mogli walczyć za nich. Na przykład w bitwie o Anglię, albo na frontach zachodnich, Monte Cassino i tak dalej. Czerwieńsze maki pod Monte Cassino, czerwieńsze będą, bo Polską piły krew. No i ludziom się to kojarzy, że tak jak wtedy w czasie II Światowej, Zachód nas wykorzystywał, za nasze pieniądze nas uzbrajał, po to, żebyśmy mogli za nich walczyć. I jeszcze zrobili na tym biznes, a potem Zachód nas sprzedał w Jałcie. Rzucił nas w łapy yy, Stalina za żelazną kurtnę. Czy teraz nie robi podobnie? Bo ewidentnie Zachód nas uzbraja za nasze pieniądze. I teraz są tylko dwa pytania dalej. Czy również znowu po to, żebyśmy za nich walczyli? I czy również ewentualnie później nas sprzeda? Tylko nie Stalinowi, ale Putinowi. Zdaniem wielu komentatorów, postacie Stalina i Putina są dość do siebie podobne. W jednym i w drugim przypadku jest skrajny autorytaryzm, w jednym i w drugim przypadku, no, raczej z demokracją nie mamy za wiele wspólnego. Formalnie za Putina jest demokracja, ale ona jest ewidentnie tylko fasadowa. Można śmiało powiedzieć, że za Putina jest taka quasi dyktatura i jeden i drugi zdaje się, że ma manię i obsesję, I jeden i drugi ma taką przypadłość, że ludzie, którzy się z nim nie zgadzają to znikają, a potem gdzieś znajdują wzłoki, I jeden i drugi jest bardzo mocno autorytarny, I jeden i drugi chce budować imperium ha. i ciekawostka jest taka, że zarówno za czasów Jałty, jak i teraz prezydent Stanów Zjednoczonych jest bardzo słaby nie? Ha, 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 ha. Drodzy Państwo, ciekawostka, nie? Bardzo, bardzo ciekawostka. A i jeszcze jedna ciekawostka. Drodzy Państwo, pakiet pomocy dla Ukrainy. USA przekażą 300 milionów dolarów wsparcia. Tak, tylko że wiecie, drodzy Państwo, to jest w tytule. To jest, to jest drodzy Państwo, lmf24.pl. E, ja, pan Jakub szyda, że USA przekażą 300 milionów dolarów wsparcia. Ale już w Lidzie czytamy coś trochę innego. Stany Zjednoczone przekażą nową transzę pomocy militarnej dla Ukrainy o wartości 300 milionów, milionów dolarów. Tak. Jaka jest różnica między zdaniem USA przekażą 300 milionów dolarów wsparcia, a zdaniem Stany Zjednoczone przekażą, przekażą nową transzę pomocy militarnej do Ukrainy? O wartości 300 milionów dolarów. A no, różnica jest taka, że pierwsze zdanie USA przekażą 300 milionów dolarów oznacza, że Amerykanie dadzą 300 milionów dolarów. Cokolwiek to będzie, to będzie na ich koszt. Być może dadzą po prostu pieniądze na załatwienie problemu. 300 milionów dolarów. Albo po prostu dadzą kasę, albo ewentualnie dadzą coś o wartości 300. Natomiast drugie zdanie już w ogóle nie mówi o finansowaniu. Drugie zdanie mówi tylko: Stany Zjednoczone przekażą nową transzę pomocy militarnej dla Ukrainy o wartości 300 milionów dolarów. Drugie zdanie mówi tyle: Stany Zjednoczone przekażą na Ukrainę broń o wartości 300 milionów dolarów. Kompletnie to drugie zdanie nie sugeruje, że to Amerykanie za to zapłacą. Rozumiecie? Jest stan faktyczny taki. W Stanach, Zjednoczonych trwa, e, w Stanach Zjednoczonych trwa blokada pomocy dla Ukrainy. Bodajże od grudnia. Być może trochę wcześniej, trochę później, ale wydaje mi się, że od grudnia. Blokują kasę dla Ukrainy. Poprzednia kasa się skończyła. Koniec. Źródełko wyschło. Jest to pokłosie tego, że w mediach bardzo mocno nagłośniono, że na Ukrainie była gigantyczna korupcja, że kradziono nie tylko humanitarkę, ale również pieniądze na pomoc militarną, być może w ogóle sprzęt militarny kradli. Strasznie mocno się to rozniosło i Amerykanie, którzy bardziej poważnie podchodzą do siebie i swoich pieniędzy, uznali, że no kurde, sorry, tak nie może być i w związku z tym, no, dopóki Ukraina nie powstrzyma korupcji, to hajsu więcej nie będzie. A i w ogóle tej pomocy więcej nie będzie, ponieważ Ukraina, no jakoś tej korupcji chyba jeszcze nie rozwiązała. No to jest blokada. Blokada. Kasy ze Stanów Zjednoczonych nie będzie. I kasa się skończyła. I zobaczcie, stan faktyczny jest taki. Ameryka mówi, pieniędzy nie ma i nie będzie, dopóki kongres nie odblokuje nowej transzy pieniędzy. Nie ma w ogóle mowy o tym, że nowe pieniądze zostały odblokowane. I nagle. W dniu, gdy na dywanik zostali wezwani panowie Tusk i Duda, Stany Zjednoczone ogłaszają, że dadzą Ukrainie broń o wartości 300 milionów dolarów. No, pytanie, kto za tą broń zapłaci, jest więcej niż zasadne. I bardzo prawdopodobna odpowiedź, oby nieprawdziwa, brzmi polski podatnik. Brzmi irracjonalnie, brzmi nieprawdopodobnie, przecież tak nie może być. No, drodzy Państwo, jak to tak, to że jeden da, drugi zapłaci, jednemu będzie się dziękować, a drugi będzie ponosił za to koszty, przecież tak nie może być. Hmm, no. A przecież już tak było. Pamiętacie Starlinki i Elon, Elon Musk? To było jeszcze za czasów, gdy Elon Musk nie był jednym z topowych e, nielubianych postaci przez Ukrainę, tylko jeden takich stopowych lubianych, pozytywnych postaci, Wtedy była sytuacja, że jeszcze za rządu PiSu polski podatnik zapłacił za ileś tam Starlinków dla Ukrainy. A komu podziękowała Ukraina? Maskowi? że mask dał Ukrainie Starlinki. No zapomnieli, kurde, powiedzieć, że polski podatnik na to zapłaci, za to zapłacił. Czyli wiecie, sytuacja trochę taka, jak nie wiem, ty, ty ciężko pracujesz, zarabiasz pieniądze, za te pieniądze. Które ty zarobiłeś, Twoja żona zabiera dziecko do knajpy i tam zamawia, kupuje dla tego dziecka super obiad. Wiecie, pyszne jedzonko, pyszny deser, pyszne pićku. Ty zarobiłeś twoje pieniądze, żona zabrała do knajpy, żona zamówiła, a dziecko dziękuję kelnerce, bo to ona przyniosła. No dokładnie taką samą sytuację mieliśmy ze Starlinkami. My, jako polski podatnik, na to zarobiliśmy. Rząd pisowski podjął decyzję, że zamawia Starlinki u Maska, a Mask, który jest odpowiednikiem kelnerki, dostał podziękowania, bo przecież to on je przekazał. No, przyniósł tak jak kelnerka przynosi deser czy pizzę. Także już drodzy Państwo, co najmniej raz tak było. Ciekawe, czy za jakiś czas nie dowiemy się znowu, że. Tym razem było dokładnie tak samo. Nie można tego wykluczyć, bo wiecie, tutaj jest zbieżność, nazwijmy to, interesów. Rząd Tuska jest poniekąd zainteresowany, żeby rozdawać pieniądze Polaków pod stołem w tajemnicy przed narodem polskim. Dlaczego? No, bo wyszło im z badań, że my, Polacy, już mamy serdecznie dość biednienia dla dobra Ukrainy. Z tego też powodu, Kilka miesięcy temu zapowiedzieli, że będzie koniec socjalu dla Ukraińców będących w Polsce. Koniec 800, plus. koniec rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli 12 tysięcy, i tak dalej, i tak dalej, że koniec. To powiedzieli głośno, bo wiedzieli, że Polacy chcą to usłyszeć i że dzięki temu mogą zwiększyć swoje szanse wyborcze. Natomiast ustawę o przedłużeniu pomocy socjalnej dla Ukraińców w Polsce, czyli dawaniu im naszych pieniędzy, przepchnęli cichaczem pod stołem. Pod medialną osłoną próby dostania się siłą do sejmu pana Kamińskiego i Wąsika. Wiecie, panowie Wąsik i Kamiński z udziałem wielu pisowców de facto zrobili sobie przepychankę z strażą marszałkowską i media głównie o tym mówiły, a mniej więcej w tym samym czasie cichaczem dodali do porządku obrad przedłużenie pomocy socjalnej dla mieszkańców Ukrainy w Polsce. Znaczy, dla obywateli Ukrainy w Polsce, bo teraz mieszkańcami to nie są Polski. Tak. I cichacz, cichacz, cichacz. To też jest w ogóle ciekawe w kontekście całej sceny politycznej w Polsce, że panowie Wojsiecki i Kabiski nigdy potem już nie próbowali tak tego wtargnięcia czy wejścia siłą do Sejmu. Że akurat ten jeden raz, gdy rząd Tuska, który w sposób formalny i oficjalny się nienawidzą, nie lubią, po prostu Wrogami są, antagonistami. Akurat ten jeden, jedyny raz, gdy Tusk potrzebował mieć zasłony medialnej, żeby przepchnąć ustawę, która była skrajnie niefajna dla, dla, dla nich, ale na której prawdopodobnie też zależało PiSowi, bo przecież to PiS był orędownikiem pomocy Ukrainie kosztem Polaków. Akurat zrobili tą zadymę medialną i już nigdy potem więcej nie zrobili. Dziwne. Przecież gdyby im tak zależało, żeby wejść do tego Sejmu, to powinni to robić na każdym posiedzeniu. A robili tylko na tym jednym, tylko w tym jednym momencie. Także rząd Tuska i Prawo i Sprawiedliwość jestem przekonany, że są zdolni do przekazywania pieniędzy nas Polaków bez informowania należytego narodu polskiego. Mają więc z tym interes. Natomiast rząd Stanów Zjednoczonych, rząd Bidena, no bo tam jest prezydent, ale on de facto jest również rządem, tam jest ustrój prezydencki, też jest zainteresowany, powiedziałem, zobaczcie, jednak dajemy tej Ukrainie, bo jest to potrzebne po prostu Bidenowi pod wybory, że przełamał impas, że zobaczcie, ci republikańscy kongresmeni, tacy niedobrzy, nie chcą dawać tych pieniędzy, ale my sobie poradzimy i tak będziemy wspierać Ukrainę. No, a wiecie, kto jest najbardziej wspierany w tym wszystkim? Amerykański przemysł zbrojeniowy. Bo przecież, jeśli dobrze zrozumiałem te, te artykuły, nawet dolar z tych 300 milionów dolarów nie trafi na Ukrainę. Na Ukrainę trafią pociski do Haimarsów, rakiety dalekiego zasięgu. Czyli pieniądze weźmie amerykański. Yy, yy, pieniądze weźmie amerykański. Przemysł zbrojeniowy, ukraińska armia dostanie pociski. Pytanie, kto za to zapłaci? Czy podatnik amerykański, czy podatnik polski. Stawiam otwarte pytanie. Drodzy Państwo, zanim sobie zaczniemy czytać te artykuły, obejrzyjmy sobie, obejrzyjmy sobie, drodzy Państwo, i skomentujmy konferencje prasowe. Najpierw pada. Tuska. Najpierw Pada Tuska, to jest. Y, źródłem do tego jest, drodzy Państwo, y, źródłem do tego jest y, 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 kanał YouTube pada, y, y, pana Tuska, a może to w ogóle sobie zrobiło tak, żeby było y, dokładnie widać, drodzy Państwo, Donald Tusk, kanał oficjalny. Tytuł filmu Donald Tusk, konferencja prasowa po spotkaniu z Joe Bidenem w Waszyngtonie 12.03 2024 rok. Pamiętajcie, drodzy państwo, że tam jest przesunięcie dat. I generalnie w Stanach Zjednoczonych jest jakby wcześniej, nie? Ten film został wrzucony. O, może w ogóle tak zróbmy. Ten, ten film został wrzucony dwie godziny temu. O. W chwili, w której go kręcę ma tylko 4415 wyświetleń, a sądzę, że powinien mieć więcej, większe dotarcie, więc zapewniam tutaj panu premierowi dotarcie. Nie dlatego, że jakoś wspieram pana premiera, tylko dlatego, że uważam, że to, co tutaj pan premier mówi jest bardzo istotne społecznie, bo pan premier tutaj bardzo mocno się wygaduje. Lecimy, oglądamy. Imponująca była jedność poglądów przy tym stole. Nic dziwnego, że po polskiej stronie, ale też chyba nic dziwnego, że yy, właściwie w każdym punkcie tej rozmowy mieliśmy wspólne stanowisko z prezydentem Joe Bidenem i ze stroną amerykańską. To jest dziwne. Wspólne stanowisko to już jest bardzo wyraźny sygnał, wiecie? Rzadko kiedy tak jest, że politycy różnych krajów mają wspólne stanowiska. Chyba, że jeden wykorzystuje, a drugi jest wykorzystywany i, i się na to po prostu godzi. Yy, no to już jest y, tradycja, ale też nie o tradycję tu chodzi, tylko o y, takie oczywiste wspólne interesy. Yy. Jest zrozumiałe, że nasza rozmowa. Oczywiste wspólne interesy. Stany Zjednoczone i Polska mają wspólne interesy? No pewnie jakieś mają, pewnie nawet dużo wspólnych mają. Tylko ja przypomnę, że mamy też wiele różnych interesów. Na przykład, moim zdaniem, w interesie Polski jest nie być władowanym w żadną wojnę. Tak uważam. Ogniskowała się wokół Ukrainy. Pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych. Pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych, których chwilowo nie ma. Tak? Zablokowali to. Unii Europejskiej, państw NATO dla Ukrainy. Długo rozmawialiśmy o tym, na ile możliwe jest szybkie odblokowanie pomocy amerykańskiej. O, zobaczcie, to jest bardzo kluczowe. Na ile możliwe jest szybkie odblokowanie pomocy amerykańskiej, czyli ta pomoc amerykańska jeszcze nie została odblokowana? Tym bardziej zasadne staje się pytanie, kto zapłacił za te pociski rakietowe dla Ukrainy? 300 milionów dolarów. Czyli przy obecnym kursie to jest ponad miliard złotych. Prawie miliard dwieście. Wymienialiśmy uwagi, w jaki sposób mobilizujemy my, Polacy, Unię Europejską na rzecz tej yy, pomocy. No. Poważna rozmowa w poważnej chwili. Poważnej chwili. Jak wiadomo, hmm, trudno dzisiaj w relacjach międzynarodowych skupić się na innym temacie niż pokój, wojna i agresja Rosji. Pokój! Zobaczcie, pierwszy raz padło słowo pokój pokój Wojda. To jest też bardzo istotne. Tak, jakby pan tu zdawał do zrozumienia. Wszyscy nie mówią o woje, on użył słowo pokój, że, że może on by chciał. Na Ukrainę. Ale oczywiście też wymieniliśmy uwagi na temat bardzo intensywnej, coraz lepszej współpracy polsko-amerykańskiej, też jeśli chodzi o energetykę. Wiadomo, jest, y, jesteśmy po decyzji, jeśli chodzi o tę pierwszą elektrownię jądrową. Zobaczcie swoim bo to chyba z ręki kręcił ten operator. I chyba jest. Dość kiepski, bo strasznie był obraz lata. Tutaj pan dodal Tusk jest uprzejmy potwierdzić to, że wydamy kupę Forsy na, na te na elektrownie atomowe amerykańskie w Polsce. Są te trzy bloki. Myślimy także o tym, aby kontynuować współpracę z Amerykanami w tej kwestii. Jest informacja o możliwym kredycie ze strony Amerykanów korzystnym kredycie na śmigłowce. Informacja ze strony Amerykanów o korzystnym kredycie. Informacja, którą Amerykanie najpierw powiedzieli prasie, a potem politykom polskim. Zobaczcie, to, jest, to, to nie jest ta konferencja, o której tutaj mówię, w której on tak, pan premier Tusk tak dokładnie wskazuje, że de facto się o tym dowiedział na tym spotkaniu, ale nawet tutaj sugeruje, że jest ta informacja i tak dalej. No, teraz się dowiedział. No, również z tego to wynika no mogę powiedzieć, że zero zaskoczeń. A czy była rozmowa o ewentualnym wysłaniu do Polski dodatkowych amerykańskich żołnierzy? Wczoraj Joe Biden wykluczył to, ale być może pan, pan prezydent poruszyliście tę sprawę. Nie rozmawialiśmy o ewentualnych kolejnych oddziałach amerykańskich na polskiej ziemi. Wczorajsza deklaracja prezydenta Bidena była dość jasna i moim zdaniem nie ma, to, to nie jest przecież problem czy ktoś kogoś przekona kolejną rozmową, tylko decyzji, ale to, co było dla mnie ważne, w jakim sensie to był główny cel mojej wizyty, to potwierdzenie jednoznaczne, że Ameryka nigdy nie zawaha się przyjść z pomocą Polsce, jeśli kiedykolwiek Polska będzie zaatakowana. I że artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego jest niepodważalny. I że Amerykanie czują się absolutnie zobowiązani i zawsze będą zobowiązani do natychmiastowego działania, yy, gdybyśmy takiej pomocy potrzebowali. Mam nadzieję, że nie będzie takiej, takiej potrzeby, ale potrzebowaliśmy za oczywistych względów tej jasnej yy, deklaracji. Zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, że Pan yy, Premier Tusk nie mówi tutaj o tym, że Amerykanie będą walczyć za nas, tylko że dostaniemy pomoc. No, Ukraina też dostaje pomoc. A Amerykanie jakoś nie mają ochoty walczyć na Ukrainie, bardziej nas tak wypychają, nie? No, tutaj jest jasna deklaracja amerykańskich żołnierzy na Ukrainie nie będzie koniec, kropka. Dlaczego to jest istotne? Hm. A no dlatego, że wbrew temu, jak jesteśmy oszukiwani przez niektóre media głównego nurtu i niektórych polityków, artykuł 5 traktatu NATO Wcale nie oznacza konieczności zaangażowania sił zbrojnych w pomoc napadniętemu krajowi. Oznacza tylko, że jeśli jeden członek NATO zostanie zaatakowany, to pozostali członkowie uznają to za atak na nich wszystkich. I są zobowiązani pomóc włącznie z możliwością wysłania swoich wojsk, ale nie z automatu wysłaniem swoich wojsk, ale włącznie. To, jak ta pomoc będzie przebiegać, zależy wyłącznie od suwerennej decyzji członków NATO. Jeden członek NATO może wysłać żołnierzy, żeby walczyli, a drugi członek NATO może wysłać 5 tysięcy hełmów. Jak Niemcy walczący Ukrainie. Rozumiecie? To jest to bardzo istotne. Druga rzecz. O czym trzeba sobie moim zdaniem bardzo wyraźnie powiedzieć. Amerykanie Ukrainę wspierają i tak samo, albo nawet mniej, mogą wspierać ewentualnie walczącą Polskę. A obecność amerykańskich żołnierzy na terenie Polski wcale nie oznacza automatycznie, że ci żołnierze będą walczyć. Również dlatego, że na Ukrainie było pełno amerykańskich żołnierzy i szybko. Niedługo przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji na Ukrainę ci żołnierze zostali ze z terytorium Ukrainy zabrani. Zdajecie sobie sprawę, że na terenie Polski stacjonują głównie spadochroniarze, tak zwane jednostki powietrzno-desantowe. To są jednostki, których wcześniejsze rozmieszczanie na danym terytorium jest lekko bez sensu, bo to są jednostki przeznaczane do szybkiego wysłania w dany region. Rozmieścić wcześniej prewencyjnie należałoby... Klasyczną piechotę, wojska pancerne, artylerię, tego typu oddziały, których przerzucenie trwa krótko. Bo spadochroniarze można przerzucić w kilkanaście godzin. Ale spadochroniarze, jednostki powietrzno-desantowe, mają, mają taką cechę, że można ich szybko gdzieś przerzucić, ale można też szybko ich stamtąd zabrać. O ile na przykład zabranie, nie wiem, Plutonu artylerii trwa od cholery czasu, no bo trzeba tą artę zebrać i tak dalej, o tyle wsadzenie, znajdujących się na terytorium Polski, amerykańskich Airborne, to jest kilkanaście godzin. Rozumiecie? Taka ciekawostka. I nie, ja nie twierdzę, że Amerykanie w razie czego uciekną. Ale zwracam uwagę, że wygląda na to, że zostawiają sobie taką techniczną furtkę. I jeszcze jedna ważna rzecz. Artykuł 5 NATO działa, już powiedziałem, że nie działa tak, jak nam mówią w mediach głównego nurtu, to jest jedna rzecz, ale powiedzmy sobie, jak on działa. On działa wyłącznie, jeśli dany członek NATO został zaatakowany. Jeśli strony traktatu uznają, że dany członek NATO znalazł się w wojnie,. Nie dlatego, że został zaatakowany, tylko na przykład ze względu na swoje własne proaktywne działania, to ten, yy, to ten artykuł nie działa. A jeśli Polska wyśle swoich żołnierzy na Ukrainę i Rosja uzna, że w związku z tym to Polska wypowiedziała wojnę, bo wkroczyła na teren kraju objętego konfliktem zbrojnym po stronie jednej ze stron wojujących. No, to pytanie, jak to będą potem interpretować członkowie to. I tu nie trzeba być jasnowidzem, żeby przewidzieć, że będą to interpretować w sposób dla siebie najbardziej korzystny, jaki to będzie, to będzie zależało od konkretnej sytuacji, jeśli nie daj Boże to nastąpi. Ale również, że ta dyskusja będzie bardzo długo trwała. I to jest najbardziej typowe zachowanie, drodzy. Jak coś się dzieje, to politycy racjonalni zaczynają debatować. Po to, żeby zobaczyć, jak się będzie działo. I jeśli uznają, że im się opłaca nas wesprzeć, to nas wesprą. A jeśli uznają, że im się nie opłaca nas wesprzeć, to nas nie wesprą. A na początku będą siedzieć i czekać i udawać, że debatować. Wiecie, czy wy zdajecie sobie sprawę, że nawet w czasie II wojny światowej Stalin, moim zdaniem totalny zbrodniarz, ja bym nawet się zastanawiał, kto był większym zbrodniarzem, czy pan Wolse czy Stalin. Eee, po, e, dlaczego on od razu nie zaatakował Polski? Dlaczego czekał? Bo sprawdzał jak, dwie rzeczy. Po pierwsze, jak Polska będzie sobie radzić, oraz drugie, jak zachowają się Francuzi i Wielka Brytania. Gdyby w 39 we wrześniu Francuzi i Wielka Brytania od razu zachowali się adekwatnie i po prostu wjechali, Pełną swoją mocą, padł z wąsem, w plecy i w głowę, to Stalin by nie zatakował i druga światowa skończyłaby się w kilka tygodni. De facto, zanim by się zaczęła i byśmy dzisiaj nie mówili o drugiej światowej, w ogóle nie mówilibyśmy o światowych, bo przed drugą światową pierwsza światowa była nazywana Wielką Wojną, więc mówilibyśmy o Wielkiej Wojnie, a druga światowa nigdy by się nie wydarzyła. Nazywano by to wojną niemiecko-polsko-brytyjsko-francuską. Trwałaby kilka tygodni i skończyła się wielką porażką Niemiec pana z wąsem. No, ale Francuzi i Brytyjczycy debatowali, w związku z tym Stalin się ośmielił, wjechał tam w plecy. Wszystko trwało do 1945 dla Zachodu, a dla nas. A dla nas według jednych do 89, a według drugich trwa nadal, że nadal nie jesteśmy w pełni suwerennym państwem. Lecimy dalej. A ta jest ewentualna, czy helikoptery na pewno trafią do Polski? Jak wiecie, to jest świeża informacja, ta decyzja o tym ewentualnym y, y, kredycie i, i, i śmigłowcach, ale jeśli y, strona amerykańska zdecydowała się podzielić tą informacją dokładnie w czasie naszej wizyty, to traktujemy ją bardzo poważnie. Słyszeliście? Świeża informacja, strona amerykańska zdecydowała się. Pan premier nie mówi o tym, że to było uzgodnione, tylko że strona amerykańska zdecydowała się. Na pewno pan premier został zaskoczony tym, że Amerykanie o tym powiedzieli. Być może w ogóle został zaskoczony tematem. Występowaliśmy. Czy Polska występowała o te dwa miliardy kredytów? To jest pierwsze pytanie. A drugie. Prezydent Duda w Waszyngtonie mówi o tym, aby podnieść w ramach NATO poprzeczkę wydatków na obronność 2 do 3%. Wczoraj departament stanu dosyć chłodno odnieść się do tej propozycji. Czy to jest stanowisko całego rządu, czy pan popiera tę propozycję? Żeby zamknąć tutaj dyskusję na temat tych 3%, prezydent Duda ma tutaj dobrą wolę i ma taką determinację, żeby zmobilizować te państwa członkowskie NATO, które nie płacą dzisiaj nawet 2%. W jakim sensie próbuje zawstydzić tych, którzy, którzy nie osiągają tego pułapu 2% i być może ta inicjatywa będzie służyła takiej większej mobilizacji tych państw. Natomiast tak, reakcja jest dość chłodna. No ale poczekajmy, może się niektórzy przyzwyczają na świecie do tego, że trzeba po prostu więcej wydawać. Akurat ten apel nie dotyczy Polski czy Stanów Zjednoczonych. Panie premierze, jeszcze jedno ważne pytanie, ponieważ na kapitolu... Zobaczcie, pan premier Tusk dostał dwa pytania. Pierwsze, czyli powinien na nie pierwsze od odpowiedzieć. Czy Polska w ogóle występowała o tą pożyczkę 2 miliardy na te śpigłowce? Drugie o te 3% i pada Duda. Jest zasada: pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Pierwsze pytanie zadane, pierwsze pytanie musi być odpowiedziane. A to odpowiedzi nie było w ogóle. W ogóle nie było. Pan premier zaczął odpowiadać na drugie pytanie, co jest klasyczną sztuczką, że może zapomnął, jest, są dwa pytania. Pierwsze jest niewygodne, więc pan premier ignoruje pierwsze pytanie, odpowiada na drugie pytanie, które jest dla niego dość wygodne, odpowiada dość zaskakująco, bo popiera przeciwnika politycznego przynajmniej formalnego pana dudę, kończy, i powinien wtedy zacząć mówić o pierwszym. Ale dziennikarz, wydaje się, że bardzo przychylny panu premierowi Tuskowi wydaje się, że zabrany wręcz. Do samolotu razem z panem premierem? Ratuje go z opresji. Natychmiast zadaje inne pytanie. Co to oznacza? A to oznacza, że pan premier nie chciał odpowiedzieć na to pytanie o tą pożyczkę. A to oznacza, że idą o zakład. Że polska strona o tą pożyczkę, tych 2 miliardy na te śmigłowce się nie ubiegała. Że ta pożyczka jest wciskana nam przez Stany Zjednoczone. Podobnie zresztą jak te śmigłowce, że Amerykanie uzbrajają nas, Polaków, na nasz koszt, żebyśmy realizowali ich interesy. Bo nie łudźmy się. Amerykanie nic nie robią w interesie cudzym. No chyba, że to Izrael. Amerykanie wszystko robią w swoim interesie. Jeśli Amerykanie wciskają nam 96 śmigłowców bojowych, to znaczy, że w ich interesie jest wcisnąć nam tych 96 śmigłowców bojowych. Interes oczywisty jest taki, żeby zarobić na tym pieniądze. Pan Biden płaci w tym momencie de facto łapówkę naszymi pieniędzmi amerykańskiemu lobby zbrojeniowemu. Lobby zbrojeniowe w Stanach Zjednoczonych jest to najsilniejsze lobby, jakie istnieje w Stanach Zjednoczonych. Tam jest. Nawet lobby farmaceutyczne korporacji medycznych nie jest tak silne, a wszyscy widzieliśmy, jak lobby farmaceutyczne jest silne, co zrobiło w 2020 i to trwało do 2022. To lobby producentów uzbrojenia jest jeszcze silniejsze. Zastanawiam się, czy te 2 miliardy dla tak naprawdę dla producentów uzbrojenia. To nie jest taka zapłacona polskimi pie, pieniędzmi polskiego podatnika łapówka, żeby tamci lobbyści polobowali w kongresie nad tymi republikanami, którzy nie chcą dać pieniędzy Ukrainie. Niemożliwe. A pamiętacie Karakale? To było jeszcze za poprzednich rządów Tuska. Co mieliśmy kupić od, od Francji? Bardzo drogie. Się potem okazało kiepskie, zawodne śmigłowce Karakale. Potem któryś. Z ludzi, właśnie z tego rządu Tuska, raczej z tej strony politycznej, co ta Platforma Obywatelska i tak dalej, się wygadał, że ponieważ Francuzi ze względu na embargo nie mogli sprzedać Rosjanom dwóch Minstrali czy Mistrali, takich okrętów desantowych, to myśmy chcieli tam, żeby oni zarobili sobie i dlatego zamówiliśmy od nich śpigłowce. Bardzo drogie, jeszcze w dodatku przepłacone. A teraz pan premier. Ewidentnie daje znać, że myśmy się nie ubiegali o tą pożyczkę, że to jest wciskanie nam na siłę. I to jest wariant paradoksalnie najbardziej optymistyczny, bo wariant najbardziej pesymistyczny, a po drodze sobie jeszcze inne warianty, o których będziecie chcieli, to sobie porozmawiamy. Wariant najbardziej pesymistyczny mówi, że Amerykanie chcą, żebyśmy my tymi śmigłowcami walczyli na Ukrainie. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z Welskim Kerem Johnsonem. Tam w zasadzie nie uzyskał żadnej deklaracji w sprawie procedowania uchwały, która jest ważna dla Ukrainy o pomocy. Czy teraz w czasie rozmów była jakakolwiek dyskusja z prezydentem Joe Bidenem? I jaki pogląd wyraża Joe Biden na temat przyszłości dalszego wsparcia dla Ukrainy, co jest ważne dla całego naszego regionu? Yy, powiedziałem prezydentowi, co jest też dość oczywiste, że decyzja, że na tę decyzję o odblokowaniu w Kongresie pomocy dla Ukrainy jest bardzo ważna i dla Ukrainy, na pewno też dla Stanów Zjednoczonych, dla całej wspólnoty zachodu. My musimy przerwać te spekulacje, czy Stany Zjednoczone będą, są i będą dalej zaangażowane w pomoc Ukrainie. Prezydent Biden powiedział, że jest wciąż optymistą, jeśli chodzi o wyjście z tego impasu. Ja... Czy nie, że załatwi kasę, tylko jest optymistą. Wiecie, ja też jestem optymistą. Naprawdę jestem bardzo optymistyczny. Jestem bardzo optymistyczny, że nie wiem, może Boża Opatrzność zadziała, a może, nie wiem, ktoś się nawróci i nie władują nas tą wojnę. Jestem bardzo optymistyczny. Czy to znaczy, że mam wpływ na takich ludzi jak pan Tusk, pan Duda, pan Biden? Jeśli już, to bardzo pośredni. I w tym momencie próbuje to robić. Próbuję was informować, żebyście wy bardzo wyraźnie dawali sygnał. Nie ma przyzwolenia na władowanie nas w wojnę na Ukrainie. Bo jeśli jest jakakolwiek szansa na niewładowanie nas w tą wojnę, to tylko wy, ba dzięki bardzo wyraźnemu budowaniu sprzeciwu nie ma naszej zgody na umieranie na Ukrainie, nie władujecie nas w tą wojnę. Jeśli oni będą czuli, że generalnie społeczeństwo się nie zgadza, to jest szansa, że się na to nie zdecydują. Poinformowałem, że to z punktu widzenia moich działań w Europie będzie miało duże znaczenie, żeby utrzymać tę proukraińską mobilizację w stolicach europejskich. Nasi partnerzy chcą wiedzieć, że można będzie liczyć także w tym aspekcie na, na konsekwencje ze strony amerykańskiej. Mam nadzieję też, że głos z Polski, głos z Europy wpłynie na zmianę postawy y, spikera izby pana Johnsona. On musi mieć świadomość. Bo wiecie, jaki tam jest w ogóle duber? Bo tamten speaker izby, to jest taki trochę odpowiednik naszego marszałka Sejmu. Ale nie w sensie, że jest taki beznadziejny jak hołownia, że wysyła swoją żonę na śmierć w razie wojny. Nie, nie, nie. To poważny człowiek jest. Yy, tylko... Yy, yy, tylko... Y, odpowiednik w sensie, że on kieruje pracami tej Izby. On powiedział w ogóle, że nie podda tego wniosku o te pieniądze pod głosowanie, więc mogą sobie tam budować większość w tym parlamencie i tak dalej, on nie podda to pod głosowanie, ma wywalone. I mam nadzieję, że ma już tę świadomość, że od jego indywidualnej de facto decyzji zależy los milionów ludzi. Tak naprawdę od jego decyzji zależy dziś, jutro, tysiące istnień ludzkich w Ukrainie. To nie jest jakaś polityczna potyczka, która ma tylko znaczenie tutaj na amerykańskiej krajowej scenie politycznej. Brak decyzji, tej pozytywnej decyzji pana Johnsona, naprawdę będzie kosztował is, tysiące istnień ludzkich na Ukrainie. Dzieci, kobiet i y, musi mieć tego świadomość. On bierze za to swoją osobistą odpowiedzialność. Biden also, what about, about what? Sorry. Democracy. Demokracja. Yeah. Yeah, you know, it, we are both Biden and me. We are veterans when it comes to this permanent fight for democracy. It's a Uh, it's What was for me really important? It was to you know to recall that in fact NATO was established because of uh, this need to fight for democracy, for rule of law, for individual liberty. This is something still very valid, and I hope not only for me and not only for President Biden. Uh, we have uh, exactly the same approach when it comes to this, these fundamental values, this, these fundamental principles. And what what I and it's not only my hope that.

żeby odstawił hołownię. Że, że bez hołowie chciałem powiedzieć, przepraszam, broń Boże. Nie wiem, dlaczego go, to, to mi się kojarzy. Czyli w sensie, żeby coś tam walnął, typu Putina, gdzie ciebie w ziemię i tak no, dalej. Do tego go dziennikarz podpuszcza. Putin jest waiting for my message, you know. But uh, and, uh, I, I try to be uh, serious, guy. I mean, but, uh, the, the on bardzo dobrze. To znaczy, pan Tusk tutaj mówi, że nie sądzi, żeby pan Biden czekał na jego wiadomość i że jest poważnym człowiekiem. Ciekawe, czy rozmyślnie zbił plecy panu Hołowni. The message we should send to Moscow to that the West is united is, uh, more than ever before when it comes to Ukraine. I to jest true, despite the problem in, 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 in the house. And there, uh, I still hope that Mr Johnson will will feel this responsibility for for thousands of lives in Ukraine because in fact he is responsible for for the future of of also of a, um, ordinary people you know it's a but uh, the the clear message is not only from from Washington today but also from all the capitals in Europe is that we are really united and uh, że no, powiem szczerze, do no, Pan Tusk tutaj tak politycznie, dyplomatycznie wybrnął, że wiadomość jest taka, nie tylko z niego, ale również ze wszystkich stolic, że jesteśmy rzeczywiście zjednoczeni. No, pan Tusk raczy pierdzielić. Nie widzę tutaj tego zjednoczenia. No, jeśli to zjednoczenie polega na tym, że na przykład Polska wydaje kupę forsy, ponad 100 miliardów złotych na pomoc Ukrainie, a Stany Zjednoczone wstrzymują Pomoc? To to nie, to to kurde, to, 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 to nie jest, yy, to nie świadczy o zjednoczeniu. Nie. Uh, we will continue our support to Ukraine. Uh, uh, in Moscow they have, they, they, they have mm, to be sure that this is not an incidental mm, approach. This is something in which we will be very, very consistent. I am absolutely sure that That I can say it, mm, also on behalf of European Dobra, i pan Tusk tutaj skończył. Jak widać, na swój prywatny kanał wyrzucił materiał z Kaperebu, ale wrzucił do. No. Teraz, drodzy Państwo, pan prezydent Duda. Jak widzicie, drodzy państwo, tutaj jest dokładnie ten sam kadr wygląda na to, że albo pan prezydent, chyba pan prezydent nawet wyszedł wcześniej, e, ustawili mikrofony na podjeździe. Zobaczcie, to wtedy już tak trochę było widać, ale teraz to już widać bardzo wyraźnie. To jest wyjście, e, rozumiem, z Białego Domu. Tutaj normalnie sobie podjeżdżają, e, podjeżdżają sobie samochody. I to jest podjazd. To jest podjazd dla samochodów. Zrobili konferencję prasową na podjeździe dla samochodów. Nie wiem czy można bardziej obrazić tych ludzi. Wiecie, standardem jest, że po wizycie upada prezydenta Stanów Zjednoczonych, jeśli jest to poważna wizyta poważnych ludzi, to z drugiej strony Białego Domu, bo to jest, ta część jest podjazd. Z drugiej strony jest ogród. Amerykanie mają bardzo taką jakby dużą kulturę tak zwanych front yard i backyard. Backyard to jest ten Fajny, front yard to jest ten niefajny. No to oni tutaj są na front yardzie, czyli przed Białym Domem, dosłownie na podjeździe dla samochodów. Zrobili im konferencję prasową. Przepraszam za wyrażenie, ale bardzo mocno ich upokarzyli, pokazali im, gdzie jest ich miejsce, że ich nie szadują. Natomiast standardem jest, poważnym ludziom, robi się konferencję na tym back Po polsku byśmy powiedzieli w ogrodzie. I tam wtedy zawsze wychodzi prezydent Stanów Zjednoczonych, jego gość, i mają wspólną konferencję prasową. Tutaj jak widać, pan Biden nie uznał, że pan Duda i pan Tusk są godni tego, żeby razem z nimi wystąpił, i po prostu no, łaskawie pozwolił im powiedzieć parę słów do dziennikarzy na podjeździe dla samochodów. To tak propo tego, jak bardzo nas szanują, jak bardzo jesteśmy dla, nas, dla nich ważni, jak bardzo będą dla, za nas umierać. Nie, to my będziemy umierać za ich interesy. Dzień dobry Państwu. Swoją drogą, zwróćcie Państwo uwagę na pewną też klasę operatorów. Pomijają, pomijam fakt, że Pan Duda no trochę dziwnie wygląda, nie? Tak, no, przepraszam, ale znaczy ja nie obrażam może pana prezydenta Dudy, ale mi się w tym momencie ten jego uśmiech i tak dalej trochę skojarzył z Królikiem Baksem. I nie obrażam pana prezydenta Królika Baksa bardzo dobrze postrzega, to jest bardzo sympatyczna i pozytywna postać, tyle że komediowa. E... No, pan, nie wiem z kim było więcej memów, czy z Królikiem Baxem, czy z panem prezydentem Dudą. E... Chyba z panem prezydentem Dudą. Um, um, i, ale zwróćcie też uwagę na jakość dźwięku. U pana, u pana premiera Tuska dźwięk był w miarę ok, a tutaj? A tutaj chyba dali mikrofon niewłaściwy, zamiast dać mikrofon, który jest przeznaczony do nagrywania w dużym pogłosie, gdzie jest hałas, który zbiera tylko z iluś tam centymetrów, tak jak ja na przykład ja mam ze sobą na. Na manifestacjach, to w, do, dali mikrofon, który zbiera szeroko, i dlatego jest to błow, ten pogłos. To jest kompletny brak profesjonalizmu. Yy, I oczywiście to nie pan pre prezydent sam siebie nagrywa, on nie jest vlogerem, ale pan prezydent jest odpowiedzialny za zatrudnianie ludzi w kancelarii prezydenta. I oczywiście to nie od zatrudnia operatora kamery czy dźwiękowca, który właśnie mu spierdzielił nagranie, ale to on zatrudnia ludzi, którzy zatrudniają ludzi, którzy zatrudniają. Dźwiękowców i operatorów kamery. Jeżeli oni są po prostu, przepraszam, ale żałośni, spierdzielili najważniejsze, co może być w nagraniu, czyli dźwięk, no to to już świadczy o panu prezydencie. Bo to nie jest tak, jak mnie ostatnio się pojawiły problemy z dźwiękiem, że było ewidentne zagłuszanie. I te takie dziwne dźwięki, które były, to było ewidentnie z zagłuszania. Nie. Tu po prostu ktoś wziął witam mikrofon. przed białym domem. Właśnie przed chwilą zakończyło się spotkanie, w którym uczestniczyliśmy razem z panem premierem Donaldem Tuskiem i całą polską delegacją w uroczystej sesji delegacji amerykańskiej pod przewodnictwem pana prezydenta Joe Bidena i naszej polskiej w związku z 25 rocznicą przyjęcia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wiecie, jaka jest y, taka rada dla mówców? Ochłoń. Zanim y, zaczniesz coś mówić, weź kilka głębokich wdechów, żebyś nie, nie dyszał. Pan prezydent ma ewidentnie zadyszkę. Mówi na zadyszce. I ja się nie czepiam pana prezydenta dudy. Sam czasem mówię na zadyszce. Ale wiecie, ja jestem grubas, a pan prezydent ewidentnie ma czas o siebie dbać. Jest w bardzo dobrej formie. Poza tym, jak ja mam zadyszkę, to na przykład mam na manifestacji, gdzie zrobiłem kilka kilometrów, i nawet ja staram się tą zadyszkę minimalizować. Tutaj pan prezydent mógł iść wolniejszym krokiem, mógł zrobić kilka głębokich wdechów, mógł trochę odpocząć. Ale zdecydował się mu na za To jest skrajnie nieprofesjonalne Bardzo w tym konkretie. Podniosłej i miłej atmosferze przeprowadziliśmy rozmowę na temat bezpieczeństwa. O tym głównie mówiliśmy z panem prezydentem Joe Bidenem. Sytuacji w naszej części Europy, oczywiście także i sytuacji wojennej na Ukrainie. Relacjonowałem panu prezydentowi, bo pan prezydent pytał, jak my oceniamy tą sytuację, jak dzisiaj wygląda linia frontu. Jak, jak, jak naszym zdaniem będzie wyglądała przyszłość, jeżeli chodzi o wojnę i, i szanse Ukrainy. Ale jak to prezydent ich pytał? To prezydent Biden nie wie? Nie ma CIA? Eee... No, no chyba ma. I chyba Tutaj dyrektor CIA oczywiście powiedziałem, powiedział, że bez wygląda. wątpienia E, ogromne znaczenie ma pomoc, która jest przekazywana Ukrainie, fundamentalne dla, dla możliwości obrony Ukrainy. I tutaj pan prezydent dziękował mi też za spotkania, które odbyłem dzisiaj w, w kongresie, w, w Senacie i w Izbie Reprezentantów. E, dziękował mi w szczególności za to, że spotkałem się i z przedstawicielami demokratów, i z przedstawicielami republikanów obu partii tutaj, które które są najważniejsze na scenie politycznej. Ja zreacjonowałem mniej więcej jak przebiegła ta rozmowa, o czym mówiłem, kwestia sytuacji naszej polskiej, tego jakie naszym zdaniem dzisiaj trzeba spełnić warunki, żeby mówić o tym, że to bezpieczeństwo rzeczywiście jest zagwarantowane i tutaj też mówiłem panu prezydentowi o tej inicjatywie, żeby zaproponować sojusznikom w NATO podniesienie wydatków na obronność do 3%. Nie pamiętam już kto, ale ktoś związany z, Biał z Białym Domem generalnie panu prezydentowi bardzo fajnie odpowiedział. Nie będę, tego dość, nie będę tego adekwatnie komentował, no bo z racji tego, że to jest jednak prezydent Polski, to nie wypada mówić, że no potraktowali pana prezydenta jak szczeniaka, ale de facto, ale, no, a potraktowali dużo gorzej, drodzy państwo. Jest sytuacja, w której cała masa członków NATO nie wydaje na, na obronność nawet 2%. I wyskakuje sobie pan prezydent Duda. Wiecie, co zróbmy tak, żeby wydawali trzy. E... No, ciężko uznać to. Znaczy, albo jest to propozycja niepoważna, ale jest to... albo jest to propozycja niepoważnego człowieka. Ciężko to inaczej zinterpretować. Wiecie, jest jakaś wspólnota, tak? Wspólna grupa interesów, wspólnota, która się zrzuca, de facto się zrzuca na pewien cel. Po to, żeby z tego korzystać, sytuacja bardzo analogiczna do sytuacji, w której nie wiem, mieszkacie we wspólnym domu, w kilka rodzin, i robicie zrzutkę yy, na i robicie zrzutkę na przykład na, na remont budynku. Wspólny remont budynku. Jest blok wielu. Typowa sytuacja. O, typowa sytuacja w spółdzielni mieszkaniowej, fundusz remontowy. Trzeba zrobić remont budynku. W związku z tym powstaje fundusz remontowy, wszyscy mieszkańcy bloku składają się na remont budynku. I ubawiają się, że każdy płaci powiedzmy po 300 zł miesięcznie. Ale sytuacja jest taka, nie, po 200, będzie łatwiej liczyć, że każdy, każdy płaci po 200 zł miesięcznie, ale sytuacja jest taka, że duża część rodzin ma to w dubie i mimo tego, że obiecała płacić po 200 zł miesięcznie, to Teraz to popłaci na przykład po 50 zł, albo po 100 zł, albo po 150. Co wkurza tych, którzy płacą po 200. No bo kurde, to jest wspólny nasz budynek, jak on się rozleci, to wszyscy będziemy na bruku. Umówiliśmy się, że płacimy po 200 zł na remont, a niektórzy w ogóle nie płacą. A niektórzy płacą dużo, dużo mniej. Bezczelność. I nagle wychodzi jakiś pan, który podobno dzień wcześniej biegał sobie po Waszyngtonie i strzelał selfiki. Podobno, powiem szczerze, mam nadzieję, że to jest jakiś deepfake, że pan prezydent aż tak bardzo nie, nie ośmieszył naszego kraju i mam nadzieję, że MSZ zadziała, żeby to wyjaśnić, bo niestety znowu jesteśmy pośmiewiskiem na arenie międzynarodowej, bo już są memy z tymi rzekomymi selfikami pana prezydenta Dudy. Tam podobno przed pomnikiem Waszyngtona sobie coś Cykał do no, masakra. No i jest tam mnie taki facet, który wyskakuje. Słuchajcie, ja mam pomysł. Problem jest taki, że niektórzy mają gdzieś swoje zobowiązania, a inni swoje zobowiązania traktują poważnie. W związku z tym, ci, którzy traktują swoje zobowiązania poważnie, niech ponoszą jeszcze większe zobowiązania, po to, żeby ci, którzy mają w dubie zobowiązania, Mogli mieć je jeszcze bardziej w dupie i nie płacić prawie wcale. No, to de facto zrobił pan prezydent Duda. Problem jest taki. Jest obowiązek, bo się na to zgodzili, nie zostało narzucone, tylko się zgodzili, podnoszenia wydatków na obronność w wysokości 2%, ale masa krajów ma to gdzieś. Wychodzi z założenia, umówiliśmy się, ale mamy to gdzieś. W związku z tym ci, którzy nie mają tego gdzieś, mają płacić nie po 2%, tylko po 3%. Po to, żeby ci, którzy mają to gdzieś, byli jeszcze bardziej przekonani, że mogą mieć to jeszcze bardziej gdzieś i jeszcze mniej płacić. W związku z tym, ktoś poważny, panu związany z Białym Domem, nie wiem, czy to nie był pan prezydent Biden w ogóle, odpowiedział panu Dudzie, że może najpierw załatwy problem, żeby w ogóle zaczęli płacić po te 2%. Tak. I można by to dosadnie skomentować, ale ze względu na to, że to jest prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, nie będziemy tego dosadnie komentować. Szkoda, że pan prezydent ośmieszając siebie, ośmiesza również Proszę Państwa, to nie, Polskę, to nie chodzi tylko Niemiec, o to, ile będziemy wydawali na zakupy zbrojeniowe. To chodzi także o to, czy uda nam się w Europie w ogromnej części odbudować przemysł zbrojeniowy, czy uda nam się. Zgadzam się. To kiedy kasuje, by w miarę szybko wyprodukować wystarczające ilości amunicji, po to by zabezpieczyć nasze kraje i ewentualnie, by móc pomagać także tym, którzy potencjalnie mogą zostać zaatakowani. Nie ma żadnych wątpliwości, że odrodził się rosyjski imperializm i trzeba temu w sposób. Roz... Jak to odrodził się rosyjski imperializm? Przepraszam, on kiedyś zanikł? Wydaje mi się, że to nie jest pierwszy konflikt zbrojny, który Putin rozpętał. Zdaje mi się, że w ogóle konflikt na Ukrainie to trwa od 2014 roku. I dziwnym trafem jakoś wcześniej prawie nikomu nie przeszkadzał. Tam były jakieś spotkania, wyrazy oburzenia i tak dalej. Ale pamiętacie, jakie wtedy memy były w 2014? Jak siedzą sobie rosyjscy żołnierze w okopach. I słyszą, że nad, nadlatuje natowski bobowiec. I oni się tak boją: Boże, co się stało? Zaraz nas bombardują. On leci, otwiera luki bobowe, coś zrzuca, a, amerykański, a rosyjski żołnierz drugiego: spoko, zrzucają nam tylko wyrazy oburzenia. Wtedy Zachód to zlał. A teraz nagle Zachód zachowuje się tak w drugą stronę. Wtedy było przegiętka w jedną stronę, całkowite zlanie, znaczy nie całkowite, ale bardzo daleko idące zlanie tematu, a teraz jest no, twierdzenie, że to nasza wojna, w tym sensie, że to my nawet tam może żołnierze będziemy wysyłać, że w tą wojnę wchodzimy, będziemy ginąć za Ukrainę. To jest przesadna reakcja w drugą stronę. Co się zmieniło? <grym> bardzo duże interesy Zachód nagle zaczął mieć na Ukrainie. To już powoli wychodzi do mainstreamu. Na przykład ile ukraińskiej ziemi uprawnej należy do faktycznie zachodnich koncernów. Co ciekawe, jakoś w 2022 ta informacja była podawana publicznie przez polskich patriotów i wtedy tak zwani fakt-czekerzy po raz kolejny się zbłazili. Twierdzę, że to nieprawda i że to jest powielanie rosyjskiej propagandy. Oczywiście nie wszyscy y, fakt że się tak zbłazili, tylko niektórzy. Zdecydowany przeciwdziałać ten tak rosyjski twierdzi. imperializm musi zostać zatrzymany. Też dzisiaj na tym spotkaniu e, o tym mówiliśmy. Podziękowaliśmy panu prezydentowi Joe Bidenowi za to niezwykłe zaproszenie tutaj do, do Waszyngtonu, do Białego Domu, jako m, nie tylko Zaista niezwykła. <grych> konferencja prasowa na podjeździe. Reprezentacji polskiej. To jest rzeczywiście. Ale jakoś miało można podpraw. powiedzieć, biorąc pod uwagę tą 25 rocznicę przyjęcia nie tylko przecież Polski, ale także i, i Czech, także i Węgier do NATO, jako, jako reprezentantów tych trzech krajów, jako reprezentantów naszej części Europy, tej Europy, która odzyskała pełną wolność pełną suwerenność, niepodległość po 1989 roku w wyniku przemian ustrojowych, które wtedy nastąpiły później w wypadku, w wyniku upadku Związku, Związku Sowieckiego, upadku sowieckiego imperializmu. Właśnie mówiliśmy o tym, nie wolno pozwolić, by, by, by rosyjski imperializm dzisiaj zaburzył tą stabilność i pokojową egzystencję Europy. To były dzisiaj główne tematy bardzo dobrego spotkania, jakie tutaj... Skoro nie wolno zaburzyć pokojowej egzystencji Europy, to może kurde, zróbmy pokój? Dlaczego nikt nie mówi o pokoju? To no, Pan Tusk tam przed chwilą użył raz słowa pokój, ale generalnie to no, wszystko wojna, wojna, wojna. Może wreszcie byśmy usiedli i zakończyli tą wojnę? Tam, e, ludzie ludzie. tam ludzie idą! W Białym Domu z panem prezydentem Joe Bidenem i jego współpracownikami, amerykańską delegacją była mowa o, o śmigłowcach Apache dla, dla polskiej armii, o Wsparciu, które, które nam. Zostało ja rozumiem, zaoferowane. Dopiero wtedy się to pojawiło, tak? Zaoferowane. ale się pan prezydent Duda wygadał. Dopiero zostało zaoferowane. Za... Dopiero zostało zaoferowane. Zaoferowane. Nie było wcześniej uzgodnień. Amerykanie to zaoferowali, czyli wyszli z propozycją i natychmiast poszli z tym do pracy, żeby już strona polska nie mogła się odkręcić. Wciskają nam 96 Apache. Dzisiaj widziałem media w Polsce, że o tym pisały. Pytanie, jak e, na... 2 miliardy dolarów e, takiej wyjątkowej, wyjątkowego wsparcia, wyjątkowej pożyczki dla nas na, na, na możliwości, no właśnie tego. na jaki procent, to jest najważniejsze, na jaki procent. Elementu modernizacji pan, naszej armii. Jesteśmy w tej chwili w trakcie rozmów, także w tej kwestii. Dopiero są w trakcie rozmów. O, nie, no to jest naprawdę bardzo takie profesjonalne, nie? Że najpierw się leci do mediów, a potem jest się w trakcie rozmów. Le Lecić do mediów przed uzgodnieniami. Nie, drodzy Państwo, to jest tylko pytanie: czy kilkanaście Jak procent, państwo wiecie, czy kilkadziesiąt? Ja jutro U. wybieram się do Georgii. Tam będę, tam odwiedzę najnowocześniejszą amerykańską elektrownię atomową. Bardzo podobna będzie budowana, właściwie już zaczyna się jej, jej, jej budowa w sensie, w sensie dokumentacji projektowej, przygotowania. Zaczyna się budowa w sensie dokumentacji projektowej. Drodzy Państwo, zaczynamy budować czołg. A na czym ten, budowa tego czołgu polega? Narysowaliśmy go. No. Nie no, jesteśmy, jestem poważny prezydentem. W naszym kraju. O tym też mówiliśmy dzisiaj w trakcie spotkania o rozwijaniu tej współpracy, jeżeli chodzi o konwencjonalną energię nuklearną, także o a jest jakaś niekonwencjonalna energia nuklearna. Ochronę klimatu, więc to były te najważniejsze sprawy. Czyli. Ochronę klimatu. O, to może Amerykanie zaczną wreszcie ten klimat chronić, bo zdaje się, że tutaj w tle za panem prezydentem jest wielki gigantyczny słów. Ciekawe ile odpali? 20, 30, 40 litrów? Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, jeszcze raz bezpieczeństwo i... Yy... Pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze. Oraz pokój, i, i, I wielka interesy, radość z dyplomacja. tego, że stanowimy tą wielką wspólnotę wolnego świata razem. Tak wielką wspólnotę stanowimy, że pan prezydent mówi na parkingu, na podjeździe. Wyraz wielkiego szacunku. Wielkiego. To tak, jakbyś przyszedł do kogoś w gości i by cię trzymali w wiatrołapie. Na ganku. Nie, to jest... Nie wpuściłem się. ...z Stanami nie, nie Zjednoczonymi i pozostałymi państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dziękuję A, nie bardzo. Na Dziękuję to, mamy bardzo. Na żywo, mamy na żywo wywiad. Musimy. Ej, tutaj, tutaj. O, pytań oczywiście nie będzie. To, czyli, drodzy państwo, nawet to nie była konferencja prasowa, tylko... Monolog. Drodzy państwo, kończymy. Słuchajcie, bo to już za długo ten vlog trwa. Więc zróbmy tak, że jak będzie Was interesowała sprawa, po prostu zrobimy sobie oddzielny vlog o tej trójkącie weimarskim. Trzymajcie się tymczasem. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa!